Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals Oddział Oświęcim prowadzi akcję Pomóż ratować dzikie zwierzęta. Chodzi o zebranie i zabezpieczenie środków na transport dzikich zwierząt do specjalnych ośrodków rehabilitacyjnych. Powiat oświęcimski przekazał na ten cel 5 tysięcy złotych. Wykonują fantastyczną pracę. Byłem tam kilkanaście razy. Wiem, jak cudowna praca tam się odbywa. I cały czas naprawdę żałuję, że samorządy powiatowe są tak niewydolne albo tak nieczułe na to, żeby takimi właśnie stowarzyszeniami, które opiekują się, no w tym przypadku zwierzętami porzuconymi, niechcianymi, bezdomnymi, zawsze te problemy finansowe następują. No i to jest troszeczkę nie w porządku, że ludzie, którzy tam na zasadzie wolontariatu tak ciężką pracę i tak wspaniałą pracę odbywają, mają te problemy finansowe. Także myślę, że powinno to się w przyszłym roku zmienić i w przyszłych latach takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. OTOS Animals Oddział Oświęcim od lat zajmuje się ratowaniem dzikich zwierząt, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu, zostały uwięzione lub przedostały się na tereny miejskie. Doświadczeni specjaliści pomagają w oświęcimskim schronisku na Kamieńcu bardzo wielu gatunkom. Akcja ma na celu zabezpieczenie środków na transport dzikich zwierząt do specjalnych ośrodków rehabilitacyjnych. My to do tej pory zawsze robiliśmy jak gdyby ze własnych środków, natomiast no, fundusze nasze są ograniczone, więc tutaj jakby zaistniała taka potrzeba, żeby jednak te środki zabezpieczyć. Zwróciliśmy się do starostwa, oczywiście otrzymaliśmy tą pomoc, za co serdecznie dziękujemy. No i oczywiście jeżeli byłaby taka możliwość, to prosilibyśmy również mieszkańców, żeby nam pomogli w tym. Zwierzęta dzikie zawozimy do ośrodków swoim samochodem, mamy też kupiony swój sprzęt, no i właściwie tyle. Zwierzęta, te dzikie i te domowe, potrzebują naszej pomocy i miłości. Przede wszystkim psy i koty czekają na adopcję i swój upragniony nowy dom. Bardzo dużo jest przypadków zwierząt domowych, bardzo dużo przypadków jest niestety kotów gdzieś. Jeżeli chodzi o sterylizację psów, to jakby poszło to wszystko do przodu i jest więcej sterylizowanych psów, natomiast jeżeli chodzi o koty, no to jeszcze są takie przypadki rozmnożeń takich niepotrzebnych, no i stąd właśnie tych kotów jest bardzo dużo.